Dzień dobry, witam w programie Mam Marzenie. Są tacy goście, na których naprawdę szalenie warto czekać. Można czekać dzień, można czekać miesiąc. Są tacy, na których naprawdę warto czekać nawet rok. Właśnie taką osobą jest mój dzisiejszy gość, dr Piotr Wiśnik, międzynarodowej sławy fizjolog. Witam. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie doktorze, pierwsze pytanie tak naprawdę. W Polsce jest sytuacja sportowa, bo o niej za chwilę będziemy rozmawiali, iście afrykańska, o ile nie jest to zbyt dobre określenie. A za granicą, gdzie pan jest uważany za autorytet w dziedzinie fizjologii? Czy sytuacja iście afrykańska? No pan redaktor już tak to powiedział, może trochę sarkastycznie. Wiele krajów afrykańskich trochę wyżej chyba stoi w tej dziedzinie niż Polska. No taka jest prawda. Ja mogę na temat piłki nożnej coś powiedzieć. Ilu zawodników z krajów afrykańskich gra w dobrych klubach europejskich, w mistrzostwach świata, prezentują się na pewno lepiej niż Polska. I można by przynajmniej kilka reprezentacji wymienić. A za granicą, gdzie miał pan przyjemność między innymi, bo do Polski za chwilę wrócimy, w innych krajach, gdzie pan pracował, co pan robił, czym można by było się tutaj pochwalić? No można by było się pochwalić, sporo publikuję, robię dużo badań dotyczących fizjologii wysiłku, szeroko pojętej fizjologii wysiłku, suplementacji po wysiłku, w trakcie wysiłku czy w trakcie meczu. Wpływem na przykład aminokwasów rozgałęzionych na szybkość działania piłkarza. To jest temat taki może dla nie wszystkich znany, ale piłkarz grający na każdym poziomie, a już na najwyższym, musi działać szybko i skutecznie. A jeśli jego mózg będzie wolno działał, to jak on będzie działał skutecznie? Więc w tym temacie sporo robię i jeśli chodzi o suplementację aminokwasami rozgałęzionymi, to uważany za specjalistę jestem na Zachodzie i z tego dość mocno korzystają, tak bym mógł powiedzieć. W Polsce to zainteresowanie jest w granicach błędu statystycznego, to znaczy, że można by powiedzieć, że nie ma, chociaż problem jest. Jeśli chodzi o fizjologię szeroko pojętą, kraje za naszej wschodniej granicy korzystają i tam dość dużo robię w różnych rzeczy. Jeśli chodzi o wysiłek w trakcie treningu, przygotowanie zawodnika pod względem wytrzymałościowym, siłowym, to mogę powiedzieć, że dość dobrze mam rozpracowane, ale nie tylko bazując na teorii sportu, ale bazując na badaniach, na materiale żywym, materiale w warunkach polowych, jakbyśmy to nazwali, w trakcie treningu i meczu. No, mam takich danych, można by powiedzieć, tysiące, które wykorzystuję, czasami przedstawiając to swoim studentom, trenerom, którzy podnoszą swoje kwalifikacje w Polsce, w różnych publikacjach po kilku latach, bo to można robić. No, a w Polsce jakoś tak to pozostało, no, tak jak powiedziałem wcześniej, bez echa. No, nie wiem dlaczego, może trochę ubolewam nawet nad tym, że przynajmniej te doświadczenia, bo już nie powiedziałbym, uważam, że dysponuję sporą wiedzą, ale nawet te doświadczenia warto by było z co niektórych skorzystać w warunkach Polski. Pan uważa, że warto być skromnym, widzę to i słyszę. Ja mogę być śmiało, wprost i obiektywnie mogę stwierdzić, że jest pan autorytetem w swojej dziedzinie za granicą, a w Polsce chcemy korzystać z wiedzy mądrzejszych od siebie, czy raczej od tego stronimy i uciekamy, jak to jest u nas w dziedzinie sportu? W dziedzinie sportu trzeba by powiedzieć no, gorzką prawdę, ale raczej stronimy. Chociaż trzeba przyznać, że wielu trenerów zgłasza się do mnie i korzysta z tego, co ja robię, z jakichś moich doświadczeń. Kontroluję w jakiś sposób, trudno powiedzieć, że konsultuję, ale w jakiś sposób pomagam. No jednym z takich trenerów jest Piotr Stokowiec z Polonii i chyba to nie przypadek, że ta Polonia jest tak wysoko w polskiej lidze. Tak, a z drugiej strony jeszcze pominiemy te kluby ligowe, do nich jeszcze wrócimy w kolejnej części rozmowy. Reprezentacja Polski.
To jest bardzo ciekawy temat, czyli nasza drużyna narodowa po Euro 2012. Założę się, że oglądał Pan, że widział Pan i co Pan sądzi o niewynikach naszej kadry po Euro? Co ja sądzę? Ja dokonałem takiej analizy Mistrzostw Europy, gdzie wybrane aspekty są zamieszczone w artykule numer 3 sportu wyczynowego z tego roku. No i to, co pan redaktor powiedział o tych niewynikach. Jak my możemy marzyć o wyniku, kiedy w podstawowych parametrach i wskaźnikach jesteśmy poniżej poniżej średniej tych 16 drużyn, które w Euro występowały. Mhm. Więc tutaj jakie przesłanki były ku temu, że mieliśmy szansę wyjść z grupy? No żadne cud mógł się zdarzyć, tylko i wyłącznie. I żadnych przesłanek merytorycznych nie było ku temu. Jesteśmy poniżej, wszyscy to tak naprawdę widzieliśmy, zauważyliśmy, ale z drugiej strony nasza kadra miała mnóstwo czasu na przygotowanie. Były 4 lata, był czas, były możliwości i nikt tego tak naprawdę we właściwy sposób nie wykorzystał. Pojawia się pytanie, dlaczego? A to na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, to akurat chyba nie do mnie pytanie. Możemy tu dywagować tylko, dlaczego nie skorzystano. No, warto by było chyba skorzystać, przynajmniej ukierunkowano by tych zawodników, bo materiał mamy taki, jaki mamy, ale ten materiał, biorąc pod uwagę Lewandowskiego, Piszczka, Błaszczykowskiego, to są podstawowi zawodnicy czołowego mistrza Niemiec. W tej chwili z klubu, który w Lidze Mistrzów wyszedł z grupy i bardzo dobrze się prezentował. Jeśli weźmiemy taką klasyfikację Castrol Football Edge, gdzie Lewandowski po zakończeniu lig był klasyfikowany na 13 miejscu, Piszczek gdzieś 32 albo 33, to po Mistrzostwach Europy najlepszy nasz zawodnik, którym był Lewandowski, został sklasyfikowany w tym Castrol Index na 67 miejscu. To coś tutaj już nie grało. Dlaczego? No właśnie. No musimy szukać, dlaczego gra w Bundeslidze. No ci zawodnicy wiedzą, co do nich należy. No, funkcjonują jako jakieś trybiki maszyny dobrze sprawującej się. Natomiast w warunkach polskich nie ci zawodnicy, którzy grają w reprezentacji, nie są w stanie takiego Błaszczykowskiego wyprowadzić do bardzo dobrego podania, tylko on wiele sytuacji musi sam sobie tworzyć. Podobnie jest z Piszczkiem. Lewandowski miał 43% skuteczność podań podczas Euro w tych 3 meczach. No ale z czego to się brało? Bo ja dalszej analizie poddałem to. To są wyniki castrolfootball.com, można sobie wejść, każdy może wejść na tą stronę i tam jest podany, każdy zawodnik podany jest, tylko to trzeba dobrze zinterpretować. Kiedy do niego była zagrana piłka, to wokół siebie nie miał żadnego zawodnika, to komu on miał tą piłkę zagrać? Tak, ale rozglądając się szeroko na przestrzeni ostatnich lat, w Polsce jest trend na to, żeby nie korzystać z wiedzy ludzi mądrzejszych od siebie, z wiedzy specjalistów, a jeżeli już, to na pewno nie ze specjalistów polskich. Boimy się zrobić krok do przodu, boimy się zrobić coś dla Polski innowacyjnego, żeby... Co? Żeby nie stracić? Boimy się, nie chcemy? Dlaczego? W Polsce według mnie sytuacja sportowa, piłkarska jest niesamowicie dziwaczna. No dziwaczna, my może nawet nie wiemy, że nie wiemy. To tak bym to podsumował, ale rozwijając dalej, cudze chwalicie, swego nie znacie. Znowu tutaj posługuję się jakimś cytatem. Wszystko co amerykańskie lepsze od polskiego. Euro teraz pokazało, że to przygotowanie fizyczne, my graliśmy 30 minut w każdym meczu dobrze z Grekami w pierwszej połowie, z Rosjanami akurat w drugiej i z Czechami w pierwszej, a nam już na 45 minut czy na godzinę czasu. No wyglądało tak to patrząc z boku, ale nie tylko patrząc z boku, bo to co jest zapisane w Castrol Football, ile my przebiegliśmy kilometrów, ile sprintów wykonaliśmy, ile czynności ruchowych, ile podań. To wygląda na to, że my niestety nie dysponowaliśmy jakimś potencjałem motorycznym takim, żeby ten wynik praktycznie wydrzeć przeciwnikowi, żeby nad nim przewagę uzyskać.
Na samym początku programu zacząłem od tej Afryki, na którą zwrócił Pan uwagę. Dzisiaj, w roku już kończącym się 2012, jest raczej niewiele zespołów, które mogłyby być od nas gorsze. Mówimy o Afryce, gdzie większość zespołów jest od nas śmiało lepsza. Jest szansa na to, że będziemy wydostawali się z tej zapaści, bo w takiej niewątpliwie się znajdujemy obecnie. Szansa jest, ale to potrzeba lat. To potrzeba minimum 20 lat. Szkolenie młodzieży, od tego trzeba zacząć. Jeśli my nie zaczniemy przed 10 rokiem życia, małe szanse mamy na to, żeby wyszkolić zawodników podobnej klasy, jak w ligach europejskich grają. Dlaczego? No tu już nie chcę tematu rozwijać ontogenezy całej, ale okres najlepszego rozwoju czy dziecka, tego złotego wieku dziecka, my tracimy przez to, że nie mamy w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej wychowania fizycznego. No bo nie można mówić, że jest, jeśli pani, która uczy wszystkiego, zajęciami sportowymi czy przygotowaniem fizycznym się zajmuje, mówić, że jest wychowanie fizyczne, to i ten okres tracimy. W klubach nie zawsze trenerzy są dobrze przygotowani do tego, bo nie znają, jak ten organizm się rozwija. I to wszystko tracimy. Jeśli dalej, rozwijając już to, że maksymalne pochłanianie tlenu już trzeba od 6 roku życia rozpoczynać, a trening siłowy od 7, niektórzy powiedzą, że herezję głoszę, nie mylę się. Wiele badań potwierdza, że od 7 roku życia trzeba rozwijać siłę mięśniową tego małego dziecka. Oczywiście w sposób adekwatny do jego rozwoju. Bo siła mięśniowa to większa liczba komórek satelitarnych. Organizm szybciej się rozwija i szybciej regeneruje. To o tym siła mięśniowa, poza tym bardzo mocno mózg stymuluje, więc też o tym musimy pamiętać. Tylko to musi być zrobione optymalnie, odpowiednio, z wysoką wiedzą, bo jeśli zrobimy to źle, to zrobimy krzywdę. Tak, brak pomysłu też jest jakimś pomysłem, o którym Pan teraz powiedział, bo to jest zdecydowany brak pomysłu na rozwój. Zdecydowany brak pomysłu na szkolenie i na przygotowanie. Być może, że tak. My nie mamy rozwiązań systemowych i tego nam brakuje. My, jak jeździmy nawet na staże, to przywozimy masę ćwiczeń, ciekawych, bardzo dobrych, z Barcelony, z Bayernu, gdzie byśmy nie byli, z czołowych klubów, AC Milan, ja bym mógł tu wymieniać jeszcze wiele klubów, bo polscy trenerzy tam są. Tylko nie poznają tam mechanizmów. A często, nie często, to na pewno mechanizm jest ważniejszy od tego ćwiczenia, bo ćwiczenie to trener sam może sobie zrobić, tylko on musi znać mechanizmy. Ile czasu musi to trwać, jaka musi być intensywność tego ćwiczenia, jakie przerwy, dlaczego w tym momencie to, a w tym momencie coś innego. Poza tym my nauczamy jeszcze techniki, a inni, jak Hiszpanie, uczą działań. I później można powiedzieć, że Hiszpanie grają piłką, a na razie reszta Europy gra w piłkę jeszcze, bo tu jest taka różnica delikatna. Oni cały czas praktycznie są w posiadaniu piłki, kilkaset tych podań wymieniają i utrzymują się spokojnie, ale tego trzeba uczyć. Tego trzeba uczyć przy optymalnym pobudzeniu układu nerwowego, bo jak nie nauczymy przy optymalnym pobudzeniu układu nerwowego, to uczymy innej dyscypliny i później w meczu spotyka się z innymi działaniami. Nie jest w stanie tego odtworzyć, czego został nauczony. Poza tym następny element, żeby dobrze nauczyć, właściwe odżywianie, dostarczenie białka do ustroju, bo jeśli my białka nie dostarczymy, prawidłowy trening to synteza dodatkowych cząsteczek białka i o tym trener musi wiedzieć. Jeśli nie następuje synteza, to następuje gradacja tego organizmu, niszczenie i często w młodym wieku wielu chłopców kończy. I tu tych czynników jeszcze kilka mógłbym wymienić, tylko już nie chcę przedłużać tego tematu. Podsumowując pańską wypowiedź, tak naprawdę piłkarsko jesteśmy oczywiście w Europie, ale tylko w Europie jesteśmy tylko i wyłącznie na mapie, tylko i wyłącznie geograficznie, a piłkarsko to jeszcze daleko, daleko za całą Europą. Pan redaktor powiedział, że chyba mało krajów w Europie jest za nami w tej chwili. To taka jest rzeczywistość, ale to trzeba z optymizmem na to patrzeć, bo jak już jesteśmy na dnie, to już gdzie dalej? Nie możemy być niżej. Nie możemy być niżej, to tylko możemy pójść w górę. Ja sądzę, że przy nowym prezesie PZPN-u, bo chyba rozwiązanie dobre, przy tych pociągnięciach personalnych, które zaczął
od których zaczął swoją działalność, to sądzę, że powinno pójść w kierunku tego, że ta wiedza będzie wykorzystywana, bo powinna być wykorzystywana. Że będzie lepiej, że w końcu będzie lepiej. Brak pomysłu też jest jakimś pomysłem. W drugiej części programu poruszymy mocniejszy temat. Obiecaliśmy sport bez tabu i będzie. Tym razem w części drugiej trochę o dopingu, czyli ciemna strona polskiej piłki nożnej. Do zobaczenia po przerwie.